Hej, witajcie. Ciężko mi się zabrać do nagrywania w tym okresie, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy po prostu gdzieś muszą się odsunąć na drugi tor, ale też nie zmienia to faktu, że są przemyślenia i że ma się ochotę po prostu gadać, a że spotkania są w tym momencie autentycznie niewskazane, no to pogadam sobie chociaż z wami. Jest przed 8 rano, jeszcze poniedziałek. Ja zaczynam swoją dwutygodniową przygodę z pracą z domu. Taką decyzję podjęła moja firma. Bardzo słuszna, uważam. Nie dyskutuję z tym. Zresztą mój syn również jest w domu, więc jesteśmy całą rodziną. Mam nadzieję, że również i wy jakoś macie możliwość pozostania bezpiecznymi, bo to chyba najważniejsze w tym okresie. I tyle chyba słowem wstępu. Chociaż mam jeszcze duży dylemat, czy jest sens nagrywania jutro czegokolwiek o karierze. Ale z drugiej strony mam nieodparte wrażenie, że tak samo jak aktualna sytuacja niesie ze sobą zagrożenia, to niesie również ze sobą możliwości. Choćby były to możliwości, których jeszcze po prostu nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy i które po prostu odbiegają do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo wydaje mi się, że na sam koniec dnia świat nasz w tym momencie bardzo, ale to bardzo mocno się zmienia i to, jak z tego wyjdziemy jako, nie wiem, jednostka, rodzina, społeczeństwo, naród, ludzie jako gatunek dominujący na tej planecie, no to dopiero się okaże, prawda? I będą dziesiątki badań, dziesiątki opracowań. Z jednej strony mamy do czynienia z izolacją, która jest jak gdyby wskazywana jako droga do spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa, no bo nie oszukujmy się. Wygląda na to, że ten wirus zostanie z nami i większość z nas ma sporą szansę się jednak nim zarazić, co oczywiście nie znaczy, że zachorujemy, możemy zostać tylko nosicielami, nasz organizm może go zwalczyć. A z drugiej strony mamy nacje takie jak Wielka Brytania, które po prostu nie robią za dużo, bo uważają, że w zasadzie wszyscy i tak zachorujemy, więc im szybciej pracuje się odporność w organizmie społeczeństwa, tym lepiej. Mówię o tym ze względu na to, że moja siostra jest w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę nie zazdroszczę, ale też się niepokoję. Po prostu po ludzku się niepokoję. Są też duże tematy związane z tym, co ma teraz, jak gdyby, co jest sensowne w robieniu, bo no w obliczu tego wszystkiego tak naprawdę, wiadomo, najważniejsze to zapewnić byt chyba swojej rodzinie i przetrwać, prawda, do dalszych momentów, kiedy coś będzie się działo dalej, kiedy, nie wiem, wrócimy do normalnego robienia tego, co robiliśmy w pracy i tyle, no bo życie musi toczyć się dalej na sam koniec dnia, a nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę czuł się trochę jak bohater filmu o zombie, gdzie ludzie właśnie żyją w izolacji i chowają się tak naprawdę. Oczywiście strach ma wielkie oczy, ale nie można też bagatelizować niczego. No, wydaje mi się, że to wszystko jest na tyle nie wiem, przemyślane, rozwinięte, że jednak na sam koniec jacyś nas zostaną. Nie, dobra, już nie malujmy czarnych obrazów. Myślę sobie po prostu, że to jest czas, kiedy trzeba się troszkę poddać refleksji nad tym wszystkim, zastanowić się i jeżeli nagram jutro materiał o karierze, to będzie chyba dotyczy właśnie tych elementów. No a póki co wracam powoli do pracy, bo to, że jestem w domu, to, że biuro zamknięte, nie znaczy, że życie nie toczy się dalej. I to też jest bardzo interesujące, bo cokolwiek się nie stanie, cokolwiek nie wydarzy się w najbliższych dniach, życie będzie toczyło się dalej. Ludzie będą się rodzić, umierać, będą kupować jedzenie, rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Pozostaje mi chyba dzisiaj już tylko życzyć wam pozostania bezpiecznymi, zdrowymi, bezpiecznymi. A mam nadzieję, że macie taką możliwość. Dajcie znać, że jest u was ok. Uspokoję się trochę. Jeżeli macie jakiekolwiek tematy, które was interesują, dajcie znać również. Coś nagram, będzie może zawsze łatwiej spędzić czas, bo sam widzę, jak bardzo uciekam w wirtualną rzeczywistość w czasie, kiedy ta prawdziwa rzeczywistość troszkę niedostępna się robi, ale mam zamiar dużo biegać, oby się udało. Póki co tyle, trzymajcie się, raz jeszcze, zostańcie bezpieczni i zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.